Cześć, witam Was na kanale Kreatorium TV, czyli Kreatywne Laboratorium. Dzisiaj będziemy lepić sobie minionka z piasku kinetycznego. Zapraszam. To jest jeden z najlepszych materiałów do robienia jakichkolwiek rzeczy. Piasek kinetyczny. On się sam do siebie przykleja. Możemy z nim robić tak naprawdę co chcemy. Odcisnąć rękę. Jest odciśnięty. Możemy chwilkę się odstresować, nałożyć to do balonu, i zrobić sobie z niego piłeczkę antystresową. Teraz tylko potrzebuję jedną kartę usztywnioną. Nie będzie to mój dowód osobisty, ale może być to moja karta miejska. O! Zwykła karta miejska. Ale wystarajcie się nie używać ważnych rzeczy. To najpierw uformujemy to w kształt mniej więcej minionka. Dobra, wiecie co? Przestawimy na chwilkę kamerę, żeby łatwiej nam było wam wszystko pokazać. No i teraz mam nadzieję, że o wiele więcej widzicie. To już mamy mniej więcej kształt minionka. Teraz musimy, to już za pomocą linijki, utniemy sobie fragment, który będzie przeznaczony na nogi i na ręce. I stąd dalej będziemy formować naszego żółtego kompana. Musimy pamiętać, że minionek ma jedno albo dwoje dużych oczu. Dlatego ja wybiorę sobie może tego z jednym okiem. Zaznaczę sobie, gdzie mniej więcej ma się ono znajdować. Tutaj jeszcze to obramowanie. I teraz będziemy się pozbywać piasku dookoła. Teraz staramy się uzyskać mniej więcej opływowy kształt. O, i już mamy kształt. Teraz możemy się zająć tym okiem. Musimy je troszeczkę bardziej wyrównać, żeby nie miało takich brzydkich krawędzi. No, w miarę nam się udało. Tu możemy też wyrównać poziom. Dobrze by było, jakby poziom był właśnie tutaj wyrównany. I teraz musimy leciutko powginać brzegi, ale nie za mocno, żeby to oko mimo wszystko było lekko wypukłe. I do tego właśnie przyda nam się lekko zaokrąglony brzeg. Troszeczkę go też odchudzimy. I znowu lekko zagniemy. I teraz możemy zacząć mu dorabiać portki. Musimy pamiętać, żeby te spodenki lekko jeszcze odstawały. Na początek zrobimy je tak, niechlujnie, bo dopiero za chwilkę będziemy je ładnie ukształtowywać. I ważne, żeby chociaż troszkę, właśnie w zasadzie to bardzo, odstawały od ciała minionka.
to teraz czas na te króciutkie nóżki. No i teraz musiałam wziąć coś tęższego, czyli linijkę. To jest właśnie w tym piasku najlepsze, że nawet jak nam się coś rozwali, bardzo łatwo jest to naprawić. To teraz zajmiemy się jeszcze oczami. Czyli dokładamy przepaskę do gogli. To musi być troszkę niżej niż ten okular cały. No i oczywiście wygładzamy wszystko. Teraz za pomocą wykałaczki będziemy robić źrenice. Mam nadzieję, że to naszego minionka nie boli. A łatwiej będzie to zrobić po prostu. O, i dalej. No teraz tylko źrenice dookoła. Jeszcze detale na kombinezonie, takie jak na przykład ta duża kieszonka. O, i już mamy kieszonkę. Teraz zostały jeszcze rączki i szelki i będzie nasz minionek gotowy. Nie musimy już aż tak wygładzać, bo za chwilkę to przykryjemy szelkami. Ale rączki fajnie jakby były w miarę dobrze ułożone. Minionki mają w sumie 3 palce, więc tutaj postaram się jakoś je odwzorować. I ostatnie zostały nam szeleczki. I ostatnie jeszcze, o których prawie bym zapomniała, kieszonki. Może jeszcze jakieś mini detale, jak na przykład, nie wiem, z szycia. Ta-da! I tak właśnie prezentowałby się mój minionek. Mam nadzieję, że Wam uda się zrobić takiego samego z ciastoliny, modeliny, plasteliny, a może nawet właśnie piasku kinetycznego, z którego swoją drogą się najlepiej według mnie robi różne rzeczy. Tylko nie są trwałe, ale zawsze możecie sobie zrobić zdjęcie i wydrukować i powiesić sobie gdzieś na ścianie albo robić jakieś portfolio. I zapraszam jeszcze na kanał Kreatorium TV, czyli Kreatywne Laboratorium, na którym nagrywam! I do zobaczenia!